Witam Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Katarzyna Gujska, program W Punkt. Zaczynamy polityczną debatę w telewizji Republika, debatę wieczorną. A Państwa i moimi gośćmi w studio są pan poseł Jan Kanthak, Suwerenna Polska. Witam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Jest z nami również pan Sławomir Ćwik, Polska 2050, Trzecia Droga. Witam serdecznie, panie pośle. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. A w połączeniu z mamy już też gości, widać gości, jest pan senator Waldemar Witkowski z Unii Pracy, Lewica. Witam serdecznie, panie senatorze. I jest z nami pan europoseł Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pozdrawiam z Brukseli. No, szanowni państwo, no, nie można dzisiaj rozpocząć debaty politycznej od innego tematu niż ten, który tak naprawdę zdominował, i to nawet fizycznie, całą Polskę. Ponad 600 blokad protestów rolniczych w całym kraju. Rolnicy, znaczy tak, komunikat z Ministerstwa Rolnictwa jest taki: dogadaliśmy się. Rolnicy mówią: chwilę, moment, nikt się nie dogadał, właśnie jest podpisywane porozumienie Ogólnopolskiego Komitetu Strajkowego Rolników. Strajk będzie kontynuowany, a to, co zostało przez część uczestników debaty w Jasionce podpisane, to jest tylko komunikat z rozmów, a nie żadne porozumienie. Pan poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050. Panie pośle, jak pan na to patrzy? Rolnicy się śmieją, że wśród tych, którzy podpisali to porozumienie, jest między innymi podwładny pana ministra Kołodziejczaka. Znaczy, nie wiem dokładnie, kto jest wśród osób, które podpisują. Nie kwestionuję tego, ponieważ mówię, że nie wiem. Natomiast tak naprawdę w tej chwili, jeżeli nie ma ogólnopolskiej reprezentacji rolników, tylko słyszymy nawet o tym, to co czytamy w mediach, że są bardzo różne organizacje, które twierdzą, że to one organizują ten strajk, to tak naprawdę gdyby chcieć nawet podpisać czy uzgodnienia, czy porozumienia, to zawsze ktoś powie, że ono nie dotyczy wszystkich, ponieważ z kimś nie zostało podpisane. I pod tym względem jest to oczywiście bardzo trudne prowadzenie tych negocjacji, a na pewno największym problemem w ich prowadzeniu, no, to jest skala problemu, który jest. Nikt nie kwestionuje tego, że te problemy w rolnictwie są w tej chwili olbrzymie. One wynikają przede wszystkim ze destabilizowania sytuacji przez Rosję w wyniku konfliktu na Ukrainie. To jest także kwestia nadpodaży zboża na rynkach światowych, ale ono jest jakby ten problem zwielokrotniony przez Rosję, która nawet ma na celu destabilizację sytuacji po to, żeby wymusić problemy i w Ukrainie, i w Unii Europejskiej. Mamy ceny zboża na rynku MATIF, które spadły drastycznie. Ceny produkcji istotnie rosną. Rolnicy to są coraz większe też przedsiębiorstwa, można powiedzieć, te gospodarstwa rolne. I jeżeli ktoś użytkuje 100, 150, 200 hektarów ziemi, on musi ponieść olbrzymie nakłady na początku sezonu wegetacji, aby przeprowadzić tą produkcję rolną, i później nie może sprzedać, nie może odzyskać wniesionych nakładów i zysku. Ja przypomnę panu posłowi, że większość polskich gospodarstw, taka przytłaczająca większość, to są gospodarstwa, myślę, że mniejsze, oficjalnie, jednak, pani redaktor, hektarów. Dlatego, że jeżeli słyszymy o tym, że 3/4 gospodarstw nie jest większe niż 10 hektarów, to tak naprawdę no, nikt nie jest w stanie mnie przekonać, że jeżeli ktoś użytkuje na mniej niż 10 hektarach i uprawia zboża, to jest w stanie utrzymać rodzinę z tego areału. To tylko teoretycznie mamy informację, że dochód z hektara przeliczeniowego za 2022 rok wyniósł ponad 5,5 tysiąca złotych. To jest fikcją. Ale przepraszam, panie pośle, bo to, że sytuacja jest skomplikowana, to już chyba nikt nikogo do tego nie musi przekonywać, bo jakby była prosta, to by tych 600 blokad, nawet więcej, nie było w całej Polsce. Ale jak z tej sytuacji wyjść, bo ona jest też o tyle skomplikowana, że dotyczy też działań podejmowanych w Brukseli. I tutaj od razu pytanie do pana europosła Dominika Tarczyńskiego. Panie pośle, no bo już niektórzy wieścili, że jakieś przełamanie, jakiś postęp nastąpił w Brukseli. Później się okazało, że postępu nie ma i przełamania nie ma i chyba nie będzie. To jak to się ma w takim razie do postulatów rolników? A te postulaty są jasne. Ma być chroniony rynek rolny Unii Europejskiej, a poza tym do widzenia z Zielonym Ładem. No, postulaty są bardzo proste. My absolutnie popieramy te postulaty, co widać w naszych głosowaniach
delegacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Ale gdybym miał odpowiedzieć, czym jest to działanie, które ma miejsce i te zapowiedzi jakiegoś przełamania gestu wobec rolników, to powiedziałbym, że są to działania pozorowane. Przykład, wczorajsze negocjacje. Wczoraj w nocy brałem udział w negocjacjach między Parlamentem, Radą Europejską a Komisją Europejską. Były ogłaszane słynne, głośne, mające pomóc rolnikom poprawki Andrzeja Halickiego z Platformy Obywatelskiej. Okazało się, że jego poprawki upadły, bo nawet przedstawicielka jego własnego klubu, czyli IPP, grupy rodziny politycznej, nie zawalczyła o to. A więc wygląda to w praktyce tak, że mamy polityków albo Polski 2050, jak nasz dzisiejszy gość, albo mamy gości Unii Pracy, jak pan Belka i obecny nasz gość, pan senator. Mamy takich polityków jak pan Halicki, którzy podejmują działania pozorowane. To znaczy, w mojej ocenie, to co się wydarzyło, Halicki składa poprawki, jego własna grupa nie walczy o nie i one upadają. Przypomnijmy, w Parlamencie Europejskim większość ma IPP. To są ludzie, którzy mogą przeprowadzić wszystko. No dobrze, ale panie pośle, to przepraszam, to do czego to zmierza? Bo ja myślę, że rolnicy też są już zmęczeni tą sytuacją i tu nie ma co się dziwić, bo oni mają taką pracę, jaką mają i za chwilę po prostu, a w zasadzie już się zaczyna sezon bardzo intensywnych prac polowych. I pan mówi o działaniach pozorowanych. No to już działania pozorowane, przepraszam bardzo, znaczy na pozorach tu już się daleko nie zajedzie. Więc do czego ta sytuacja zmierza? To znaczy, co chcą osiągnąć ci, którzy cały czas fundują nam działania pozorowane? Ci, którzy udają, że chcą pomóc, są podlegli elitom tutaj w Brukseli, nie mają własnego zdania, wykonują to, czego oczekuje Berlin i Paryż, czyli większości lewicowe, czyli realizację ideologii ekologicznej, to jest jeden z elementów Zielonego Ładu, oraz pompowania, budowania kieszeni wielkich koncernów, które są na Ukrainie. Cały czas mówimy o zbożu z Ukrainy, za mało mówimy o tym, kto jest producentem tego taniego produktu. Ale panie pośle, tu już nawet nie tylko zboże. Dziś rolnicy też w rozmowach z nami mówili o warzywach, mówili o tym, że to już przejeżdża przez Ukrainę z Rosji i wjeżdża nawet przez Ukrainę do Polski, więc tu już się po prostu widać, że tu już się cuda dzieją. Tak, generalnie potężni producenci, którzy nie są Ukraińcami, przynajmniej nie w większości, są to koncerny, które wykorzystują sytuację wojenną i chciałbym państwu powiedzieć o czymś szokującym. Pomimo tego, że mamy protesty trwające tak długo w całej Europie, pomimo tego, że koalicja rządząca zapowiadała i w tamtym tygodniu, i dwa tygodnie temu, i dzisiaj, że pomoże rolnikom, mówi się o podpisaniu jakichś tam dokumentów. Chciałbym państwu pokazać jeden konkretny dokument z dzisiejszego głosowania. I chciałbym, aby pan senator przeczytał nazwisko jego przyjaciela. Nie, no tutaj nic nie przeczytamy, musi pan nam przeczytać, a se pan senator skomentuje. Nie będzie widać, panie pośle, pan przeczyta. Dzisiaj odbyło się głosowanie w Komisji Handlu Zagranicznego na temat liberalizacji, kolejne głosowanie, na temat liberalizacji handlu z Ukrainą. Pan Belka był za, a pan Tarczyński był przeciw. A więc oni mogą powiedzieć wszystko, mogą powiedzieć, że podejmują działania, że rolnikom trzeba pomóc, że to są małe gospodarstwa, pięknie opowiadać o rolnictwie polskim, ale jak przychodzi do głosowania, dzisiejsze głosowanie, godzina 15, pan Belka zagłosował za, a pan Tarczyński głosuje kolejny raz przeciw. Jesteśmy przeciw zalewaniu Polski ukraińskim zbożem. Jesteśmy przeciw napychaniu kieszeni zagranicznym koncernom, które robią interes w trakcie wojny na terytorium Ukrainy. Nie jesteśmy naiwni. Już się nauczyliśmy i widzimy, jak to wygląda w praktyce. W praktyce też wygląda to tak, że Halicki i Belka udają, że chcą pomóc, a głosują za liberalizacją. Dobrze, to w takim razie wywołany w pewnym sensie do tablicy pan senator Waldemar Witkowski. Panie senatorze, jak pan skomentuje to głosowanie, o którym mówił, bo to głosowanie jest, przepraszam, sprzed 5 godzin. To protesty rolnicze trwały w Polsce już wszędzie, w całej Polsce. Protestów było to głosowanie.
Tak się składa, że jestem, oprócz tego, że jestem senatorem, jestem wiceprzewodniczącym Krajowej Rady Spółdzielczej i tam mamy dość silną reprezentację rolniczą, a także bardzo silną reprezentację spółdzielni mleczarskiej. I generalnie ten bilans handlowy z Ukrainą, biorąc pod uwagę produkty spożywcze, no w ostatnich czasach był pozytywny dla polskich rolników, ponieważ więcej wysyłano towarów przetworzonych na bazie mleka, serów, serków, innych, jogurtów, kefirów. Nie, ale panie senatorze, no to wszystko w porządku, ale to co, to kto to dzisiaj na tych drogach był? To zadowoleni ludzie byli? Nie mówię o tym, że na terenie Ukrainy, a niekoniecznie nie mówię o kto tam te zboże wytwarzał. Nie, ale ja się pytam, bo pan mówi, że w zasadzie jest wszystko w porządku, bilans jest pozytywny, dodatni. To trzeba wziąć pod uwagę. Drugi element... Ale czy pan słyszy, halo, panie senatorze, czy pan słyszy? Niech pan powie w takim razie, kto dzisiaj na ulicach wyszedł i protestował kolejny tydzień, skoro jest tak dobrze. Bo to jest argument, który ja słyszę także tutaj w Brukseli. Podaje się dane, podaje się cyferki, wszystko jest dobrze, tylko musi pan zrozumieć jedną rzecz. Jeżeli ma pan szklankę soku pomarańczowego i jest w nim kropla trucizny, to cała szklaneczka może pana zabić. I to, że cyfry są dobre, to jest jedna rzecz, ale prawda jest taka, że teraz że ten okres danych, który jest zanieczyszczony. Dobrze, ale dajmy szansę panu senatorowi Waldemarowi Witkowskiemu odpowiedzieć. Panie senatorze, no bo pan powiedział, że bilans jest dodatni i rzeczywiście ten argument bardzo często pada. Ale jeżeli wszystko jest tak dobrze i taki świetny jest ten biznes, to proszę powiedzieć, co jacy ludzie protestują. No, ja już nie powiem, że tylko dzisiaj, bo dzisiaj było apogeum blokad w całej Polsce. Ale przecież te strajki są od 2 miesięcy. Ja współczuję, że po prostu rolnicy uwierzyli wcześniej panu wicepremierowi Kowalczykowiczowi, który mówił, że ceny zbóż będą ciągle rosły, a były już wtedy bardzo wysokie, bo wynosiły ponad 1000 zł za tonę. Efekt jest taki, że faktycznie... Wpierw wstrzymywano się ze sprzedażą, pojawił się zboże nie, z innych ale panie państw. Senatorze, na jest miły Bóg, to było 2 lata a teraz temu, na coś się prawie. Zmieniło i to zboże jest dwa tańsze. Lata temu. Więc ja jestem za tym, żeby to już Unia nawet kolejne żniwa były po Kowalczyku. Wspierające rolników i umożliwiające przetworzenie tych nadwyżek zboża na coś innego. Nie, ale panie, przepraszam, panie pośle, przepraszam, panie senatorze, ale ja bym chciała, żebyśmy się trzymali rzeczywistości, bo rolnicy naprawdę mocno stąpają po ziemi. Znaczy, chce pan powiedzieć, że dziś rolnicy w 600 miejscach w Polsce protestowali przeciwko ministrowi Kowalczykowi, który był ministrem 2 lata temu? Drugie, na pewno się cieszymy, wszyscy chcemy, żeby w tych spożywanych... Ale tu się nikt nie cieszy, panie senatorze, na miły Bóg, nikt się nie cieszy. Mniej środków chemicznych, mniej azotanów i tak dalej, bo to jest zdrowa żywność. W związku z tym ja osobiście jestem za tym, żeby w całej Unii Europejskiej... Nie, ale panie senatorze, no wszyscy chcemy, żeby było dobrze, ale niech pan, co pan ma do powiedzenia tym rolnikom, którzy dzisiaj protestują? Ale żeby była zdrowsza żywność, bo na tym nam bardziej zależy. Ale rolnicy polscy nas nie trują, pan spokojnie idzie do sklepu i kupi i zje. Nie musi się pan przejmować. No, przejmuję się, no, dbam o swoje dzieci, o wnuki. Chciałbym, nie, ale... żeby one odżywiały nie, to, się bardzo słusznie sposób, o dzieci, o wnuki należy dbać. To bardzo zdrowy odruch. Natomiast rolnicy polscy nas nie trują. Panie senatorze, to żeby to jakoś zmierzać już do puenty. Co pan ma do powiedzenia dzisiaj rolnikom, którzy mówię... W całej Polsce, ta mapa można zobaczyć w internecie, państwo na pewno widzieli, my też pokazywaliśmy, no po prostu usiana kropeczkami protestów. Ponad 600 protestów. Co pan ma im do powiedzenia? Sytuacja jest skomplikowana. A, no to oni wiedzą, ale poza tym tak coś więcej. To jest decyzja całej Unii Europejskiej i wierzyłem w to, że spotkanie Trójkąta Weimarskiego i być może spotkanie premierów spowoduje, że doprowadzimy do sytuacji, że na jakiś czas... ograniczymy swobodny jeżeli przepływ. Mogę. No dobrze, nie, pan poseł Jan Kantak, suwerennej Polski,
wiara w trójkąt weimarski może się źle skończyć, lepiej przy Panu Bogu no, zostać. To chyba pewniejsza sprawa. Teraz... Dobrze, powtarzam, pan poseł Jan Kantak, Suwerenna Polska. Panie pośle, to komunikat do rolników. Znaczy, panie redaktor, panie senatorze, z całym szacunkiem, no nawet jeśli oglądają nas takie małe dzieci jak mały Krzysiu, mała Zosia czy mała Halinka, to będą wiedziały te dzieci, że wyrywanie z kontekstu wypowiedzi sprzed 2 lat i ocena tej wypowiedzi sprzed 2 lat na sytuację dzisiejszego rolnika i to, że rolnicy wychodzą na ulicę i protestują, bo są w fatalnej sytuacji, no każdy wie, że to jest ściema, panie senatorze. I naprawdę traktujmy inteligencję naszych widzów Telewizji Republika, niezależnie czy byłyby to małe dzieci, czy osoby dorosłe, to szanujmy inteligencję naszych widzów. Szanowni państwo, w mojej ocenie chodzi przede wszystkim... Ale dobrze, panie senatorze, ja naprawdę grzecznie słuchałem i proszę uszanować moje prawo do wypowiedzi. Panie senatorze, naprawdę proszę. Łączenie też nie ułatwia tej sytuacji, ale pan próbuje zagłuszać sprawę... Panowie, przepraszam, jak wszyscy pan... Znaczy, jak nie wszyscy, bo jak panowie obaj mówią jednocześnie, nie będzie słychać. Tylko, że ja zacząłem mówić, a pan senator mi wchodzi w danie. Pan poseł Jan Kantak z Suwerennej Polski kontynuuje. Szanowni państwo, o co chodzi w tym kryzysie? Bo gdyby Unii Europejskiej zależało na realnym rozwiązaniu tej sytuacji, to już dawno by wprowadziła choćby przepisy dotyczące cła, a co słyszymy dzisiaj, liberalizacja i w dalszej potok, strumień tego zboża, który ma zalewać przede wszystkim Polskę jako państwo frontowe. Panie redaktor, o co chodzi? Dlaczego? Pan uważa, że pan premier Donald Tusk chce mieć te protesty? Nie. Pan premier Donald Tusk zaraz, już chyba to powiedział, powie tak. To są pisowscy rolnicy. Z normalnymi rolnikami my siedliśmy do stołu i mamy z nimi porozumienie. Przecież to są znane chwyty socjotechniki pana Tuska od lat. On myśli, że to będzie zawsze działało. Ale każdy czy za dwa. Dobrze, ale powie, że to pisowcy. Zaraz zakaże protestów, tak jak już prezydenci platformercy w Białej Podlaskiej, w Lublinie czy we Wrocławiu zakazują protestów w miastach. I będzie chciał to pacyfikować. Tak jak przecież na granicy już próbował pacyfikować, mówiąc, że to infrastruktura krytyczna. Więc będzie ich pacyfikował. Mam wrażenie, zresztą że już przecież mu to przed wyborami europejskimi ale proszę nie zwrócić da. Uwagę, to jest cała operacja. No przecież wszyscy mamy świadomość, że na protestach, które były pod Sejmem, mieliśmy do czynienia z prowokacją. Chodziło o to, żeby społeczeństwo zaczęło negatywnie oceniać rolników. Czyli Donald Tusk chce wystawić społeczeństwo przeciwko rolnikom, którzy żywią to społeczeństwo, żywią i bronią. Tak naprawdę z punktu widzenia suwerennej Polski, to jest suwerenna Polska. Rolnicy są za naszą suwerenność, gwarantują nam naszą suwerenność. Ale o co mi chodzi, już kończę. Chodzi o to, że Niemcy bardzo się przestraszyły sojuszu polsko-ukraińskiego na początku, kiedy wybuchła wojna. I przecież była bardzo mocna współpraca. Premier Morawiecki pojechał i powiedział, co wy Niemcy chcecie dać kaski i tak dalej. I to było mocno rezonowało. Boris Johnson, który jako premier Wielkiej Brytanii, po tym jak przestał być premierem, mówi, gdyby nie polskie stanowisko Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, to Niemcy chcieli oddać tą Ukrainę w 3 dni. No i Niemcy się zorientowali, jak my możemy posypać piach w te tryby. W ten sposób, że społeczeństwo będzie negatywnie nastawione do dalszej integracji polsko-ukraińskiej w kwestii choćby rolniczych, bo widzimy, że jeśli nie ma cła, to polski rolnik nie jest w stanie konkurować z ukraińskim rolnikiem, bo ukraiński rolnik nie ma przepisów europejskich, które są niezwykle ostre w stosunku do swobody działalności rolniczej. Ukrainiec ma lepszą glebę, bo ma czarnoziemy i w ten sposób bardzo łatwo zatomizować i spowodować kryzys w relacji polsko-ukraińskiej i nastroje pytanie... Polski, bo panie redaktor, my mówiliśmy jako Polska, że chcemy Ukrainy w Unii. Czy pracownicy, a niekoniecznie to wszystko, rolnicy... trzeba całokształt wziąć pod uwagę, prawda? Ale proszę zwrócić uwagę, że Polska była mocnym zwolennikiem członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, a przy takim kryzysie, kiedy widzimy, że w momencie, kiedy Ukraina byłaby w Unii Europejskiej, nie byłoby tych ceł, to byłaby trudna sytuacja dla polskiego rolnika. Ja oczekiwałbym od rządu tego, za co krytykował Zjednoczoną Prawicę, czyli jakichś działań, bo my podjęliśmy działania. Minister rozwoju podjął rozporządzenie, w którym zakazał bezcłowego i bez kontroli wpływu zbóż do Polski. I można było. I można było. PSL, trzecia droga, cały czas mówi, szanowni państwo, o kaucyjności. Kaucje, wprowadźcie kaucje. Jak mantrę, bo 2 tygodnie rozwiążą problem.
3 miesiące, mamy 100 dni jutro, czy pojutrze, 100 dni rządu Donalda Tuska. Dobrze, ale panie pośle, my już zrobi. Dziś wiemy, że tych kaucji nie można wprowadzić. Ale to było wiadomo od początku, tylko na tym polega populizm tych rządzących pozamiatane. Dzisiaj. Ja wiem, że się pan europoseł Tarczyński zgłaszał, ale ja bym chciała, żeby pan poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050, który w końcu reprezentuje koalicję rządzącą, zresztą jak pan senator również, mógł powiedzieć, no odpowiedzieć, odnieść się do tych wszystkich no, jednak słów krytyki. Oczywiście. Pani redaktor, ja mógłbym tutaj taką metodą polityka doprowadzić takiej młotki, jak jesteśmy przy rolnictwie i też mówić, co powiedział Jarosław Kaczyński, że ukraińskie zboże nam nie przeszkadza o napływie zboża technicznego, ale to nie rozwiąże problemu. Możemy, to co rozwiąże w ten sposób się przybijać, jak można problem ten problem rozwiązać? Problem jest oczywiście olbrzymi. To jest kwestia nadprodukcji żywności na terenie Unii Europejskiej i to jest kwestia ewentualnego embarga na całość żywności z Ukrainy, czy też nie. Możemy oczywiście wprowadzić całkowite embargo na żywność z Ukrainy, tylko z drugiej strony jednocześnie Unia Europejska w jakiś sposób chce wspomóc tą gospodarkę ukraińską w czasie wojny z Rosją. Ja mam świadomość też tego oczywiście, że agroholdingi ukraińskie nawet niekoniecznie skupione, ukraińskie, bo to też... Z siedzibą w Ukrainie, chociaż tak, to niektóre z nich mają siedzibę przecież w Luksemburgu, tak? Czy Astarta, czy Kernel. No dobrze, ale panie pośle, tak przepraszam, natomiast... a odejdźmy od tego już, że co by można było, to by można było. Co państwo chcą zrobić? Państwo jako koalicja rządząca, no państwo to są znaczy, tu... trzecią drogą, mocnym, mocną częścią składową tej koalicji. Czego państwo w tej chwili się domagają od pana premiera Tuska? Znaczy, czego się domagamy? Co razem robimy? Minister rolnictwa jest przecież z PSL-u. To, o czym powiedział przed chwilą pan poseł Kantak, kwestia embarga, które zostało wprowadzone przez rząd Zjednoczonej Prawicy, ono przecież nadal obowiązuje. W tej chwili mówi się o tym, że będzie rozszerzone na dodatkowe elementy. No może się pan śmiać, panie pośle, ale to są fakty. Nie. To są fakty. To są fakty, szanowni państwo. Kolejna kwestia, nie ma już czegoś takiego jak napływ zboża technicznego, które nie wiadomo, co się z nim stało. Mam nadzieję, że to będzie też rozliczone. To jest to, o czym mówił też pan senator. My nie możemy też tak jednostronnie zamknąć granicy z Ukrainą, ponieważ stracą na tym też polscy rolnicy. Dzisiaj rolnicy, część rolników jeszcze jest na blokadach, część wróciła, włączyli Republikę, bo nas często oglądają, pana słuchają. Co pan im powie? No nie mogą patrzeć tylko jakby na siebie, bo ktoś, kto uprawia na przykład zboże, jest oczywiście niezadowolony, ponieważ zboże na rynkach światowych jest bardzo tanie, a on oczekuje, że chce nadal na nim zarabiać. Ma być. Oczywiście, ale tutaj trzeba szukać rozwiązań, a nie no, ale, jedynie blokować. To przepraszam, ponieważ państwo biorą za to pieniądze. To jakie państwo mają rozwiązania? Znaczy mówię o rządzie. Rolnicy, którzy oczekują pomocy ze strony państwa, ale muszą jaką ale państwo pani dadzą redaktor, pomoc? Jeżeli pani mi przerywa konkret, słowa, to dobrze, nie mogę się wypowiedzieć. To jeżeli ja mogę konkret. Ale to za chwilę, moment. No, ale ja się dobijam i nie mogę. Ale pan się dobije. Proszę mi wierzyć, pan się dobije. Producenci zbóż, którzy oczekują na pomoc państwa, ponieważ ceny światowe są niższe niż ich koszty produkcji, muszą też mieć świadomość tego, że ta pomoc państwa bierze się od innych obywateli. To inni obywatele muszą zrzucić się w podatkach po to, żeby oni mogli otrzymać jeszcze większe dopłaty. Czyli będziemy teraz napuszczać jednych na drugich. Ale nie, no to są fakty ekonomiczne, prawda? Dlatego, jeżeli że już, no nie można na świat sprzedać drożej, aniżeli na świecie są notowania zbóż. Możemy próbować wyprzeć Rosję z Afryki, dopłacając do tego zboża. Możemy przerobić to zboże na bioetanol i nie sprowadzać go do Orlenu z Brazylii. Ale panie pośle, to są rozwiązania. Myślę, że rolnicy, zresztą ja to pewno podsumuję, myślę, że większość rolników, którzy nas oglądają, mają takie zdanie, że nie ma żadnego rozwiązania. Nie, że sytuacja jest trudna i się komplikuje, zaczekamy, co będzie dalej, a może im po prostu już, nie wiem, musimy nad tym nie pracować i nie da się tego pan rozwiązać poseł Dominik w tydzień. Tarczyński, no w tydzień to nie, bo ale każdy rolnik wie, że jak się zasieje, Dominik, to czeka się na zbiory. Pan i tak samo poseł Dominik Tarczyński jeszcze trzeba mieć za co zasiać i później doczekać. Dlatego zmieniliśmy dzisiaj trzeba ustawę dożyć tych o zbiorów. Kredycie. Pan poseł Dominik Tarczyński, bardzo proszę. Trudno słucha się tych bredni. To są brednie, panie pośle.
To naprawdę są brednie. Bardzo trudno się tego słucha, ponieważ z jednej strony mamy pana senatora, który mówi, a ja bym chciał, żeby moje dzieci dobrze jadły, a ja bym chciał wygrać no, ale to. Dobrze, no i bardzo słusznie. Ale wie pan, to są banały. Każdy by chciał i to no. Wiemy. Z drugiej strony mamy pana posła z Polski 2050, który tu wykłady próbuje robić, żeby ominąć tylko jakikolwiek konkret. Więc mam pytanie do obydwu panów. Jakie środki geniusz Donald Tusk zdobył w Unii Europejskiej u swoich przyjaciół, którzy klepią go w ramię w ramach pomocy publicznej i uwaga, czy w ogóle złożył wniosek? Ja bym chciał, panie europośle, żebyśmy odziedziczyli dobrą sytuację w rolnictwie. Ale dobrej pan nigdzie nie odziedziczy, bo wojna trwa za granicą i tak nie pan się cieszy. I rolnicy w całej Europie protestują. Niech pan się cieszy, że i tak nie jest najgorzej. Ale dobrze, panie pośle, ale ja dopytam, bo dzisiaj rolnicy w pewnym sensie wchodząc jakby na ten temat, który pan teraz zasygnalizował, mówią... My oczekujemy w tej chwili 15 miliardów euro szybkiej pomocy od Komisji Europejskiej, od Unii Europejskiej za takie straty wojenne. Tak to nazywają. Więc chciałbym dokończyć swoją myśl. Chciałbym poinformować obydwu panów i z Polski 2050 i z Unii Pracy, którzy nie mają zielonego pojęcia i przychodzą do telewizji kompromitując się, że 15 wniosków złożonych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wygenerowało 4 miliardy euro z Unii Europejskiej, która tak nienawidziła rządu Prawa i Sprawiedliwości. Co jest faktem, co jest prawdą. Nam udało się to zrobić. Koleżka Tusk, który powoływał się na swoje przyjaźnie, złożył jeden wniosek i uwaga, Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało 4 miliardy euro pomocy publicznej na 10 miliardów euro wydanych do 22 państw. Więc proszę mi teraz nie przerywać, bo podaję dane. Przychodzi pan do programu, opowiada pan banały i ogólniki. Drugi pan mówi o tym, czego by sobie życzył. Może pan mnie próbować obrażać. To nie jest życzeń niedzielny, tylko jako politycy oczekuję od was, że przychodzicie z konkretami. Z naszej strony konkret jest bardzo prosty. Głosujemy przeciwko liberalizacji. Natychmiastowe embargo, natychmiastowa pomoc publiczna. Proszę to polskim lekarzom można powiedzieć. Można w ciągu jednego dnia, a nie szukać pieniędzy, dla nich, których wam brakuje. Proszę mi nie przerywać. Nie skończyłem jeszcze z danymi. A więc dana jest bardzo prosta. Powtarzam jeszcze raz. Należy po pierwsze głosować przeciwko liberalizacji tak jak my. Po drugie wprowadzić natychmiast jednostronne embargo tak jak my. Pozyskać pomoc publiczną tak jak my. 4 miliardy z 10 na 22 państwa, a nie być klepanym po ramieniu, przychodzić do telewizji, opowiadać banały, ogólniki i brednie, czego byśmy chcieli i jakie to jest trudne. Dla was wszystko jest trudne. Dla was darmowy ZUS, dobrowolny ZUS jest trudny, akademik za złotówkę jest trudny, 60 tysięcy wolne od podatku jest trudne i tak dalej, i tak dalej. Dla was wszystko jest trudne. Więc jak jest trudne, to niech Hołownia wraca do TVN-u. Pan niech wraca, skąd pan przyszedł, ale nie niszczcie życia polskich rolników. Dobrze, pan senator Waldemar Witkowski, panie senatorze, pan senator z Unii Pracy z Lewicy, panie senatorze, jest postulat rolników, on został sformułowany, 15 miliardów euro pomocy natychmiastowej, rolnicy to nazywają, nie chcę przekręcić, rekompensata wojenna za straty, które ponieśli. I to już nie chodzi tylko o tych, którzy produkują zboże, ale to już jest i owoce miękkie, i warzywa, no generalnie To jest cały wachlarz różnych aktywności, które w ramach rolnictwa w Polsce się wykonuje. Co pan na to? Zgadzam się, że Unia Europejska znacząco za niskim sposób pomogła Polsce, szczególnie w tym pierwszym okresie wojny w Ukrainie. Tu miliony właściwie przyjechało Ukraińców. Polskie rodziny utrzymywały tych Ukraińców. No dobrze, ale polskie. To już za nami. Dziś mamy inną sytuację. Ale za nami. Ale to jak nie za nami? Ale ten pan z Brukseli, nie wiem, czym pan tak się irytuje? Bo to nie gra, pan poseł tak, Dominik Tarczyński. Nie da się słuchać. Opowiada pan się na chwilę uspokoi. Dobrze, przepraszam. Pan senator Waldemar Witkowski. Pan senator Waldemar Witkowski. Grozi jej. To jest nieeleganckie. No. Grozić? Nie, no nie grozi. Pan nie grozi. Zarabia, kosztuje pan nas 5 milionów w ciągle kadencji podatników europejskich.
Właśnie cieszy wysokimi zarobkami. Niech pan myśli o tych konsumentach polskich, którzy mogliby lepiej... Dobrze, przepraszam, pan senator Waldemar Witkos. Nie, ale dobrze, ale panie senatorze, no mam, miły Bóg, każdy z panów jest wybrany, wyborcy chcieli, żeby, pan, żeby panowie ich reprezentowali, pan już nikomu nie wypomina. Koszty przetrzymywania zboża, które być może dlatego tak przetrzymują, bo wierzyli nie, ale w to, panie senatorze, 15 miliardów euro te natychmiast mówią polscy rolnicy. Co szkody pan na to? Powinniśmy wszyscy w wyniku tych głupich, nierozważnych słów i powinniśmy w jakiejś części zrekompensować te szkody rolnikom. Ale to musi być wspólna decyzja nie tylko Polski, ale... Nie, ale, ale, przepraszam, ale przepraszam, panowie, no naprawdę, to jest, znaczy, to jest postulat rolników. 15, ale węgiel pan zostawi na razie, później będzie węgiel. Są specjaliści, którzy potrafią panu podpowiedzieć, pan nawet nie pan tą wiedzę swoją pogłębił. Głosowanie. Dzisiejsze głosowanie czyste powietrze to są... Ale nie czyste powietrze, panie senatorze, na miły Bóg. Teraz 15 miliardów euro... A nie dwutlenek węgla... A jeszcze, tak jak powiedziałem wcześniej, chciałbym żyć panie sen... właśnie w czystym ale powietrzu. I bardzo dobrze, i ci rolnicy też by chcieli, ale panie senatorze, ja panu powiem, bo pan przed chwilą wypominał, ile kosztuje europoseł wyborców. Ale ja chciałam panu powiedzieć, że wyborcy pana też utrzymują. Może a pan ja jest jestem nietypowym ale jestem senatorem, bo nie pobieram pensji, nie jestem... Ale dietę pan pobiera. No dobrze, pieniądze na biuro mimo, senatorskie no też pan pobiera. Mimo wszystko pan coś kosztuje. Kilometrówkę pewnie pan też pobiera. Ale panie senatorze, wyborcy oczekują konkretów. Wszyscy chcemy żyć w dobrym świecie. Więc już nie wymieniajmy, że ma być czyste powietrze, mili ludzie, dobre jedzenie. Uśmiechnięta Polska! Więc to jest wszystko, wszystko super. Natomiast, ale nie, ale panie senatorze, proszę na moment mnie posłuchać. Rolnicy mówią, to jest naprawdę ich postulat. Ja bym chciała, żeby pan się odniósł do tego postulatu, który oni sformułowali, z którym wychodzą do państwa, do koalicji rządzącej. 15 miliardów euro w tej chwili... jako rekompensata strat poniesionych w wyniku wojny. Czy rząd ma, że tak powiem, z tym postulatem dalej do Brukseli się udać i walczyć o realizację tego postulatu? Czy też pan uważa, że ten postulat jest zbyt wygórowany? Żeby Unia Europejska zrekompensowała koszty i ciężary związane z utrzymywaniem Ukraińców i perturbacjami na rynku żywnościowym, które wywołane są konfliktem czy wojną w Ukrainie. Ale czy pan rozumie, że nie złożyli żadnego wniosku? Prawo i Sprawiedliwość złożyło 15 wniosków. Z 10 miliardów wydanych w ramach pomocy publicznej Komisja Europejska wydała zgodę, aby nasz rząd wypłacił 4 miliardy z 10 miliardów dla 22 państw. Pan mówi o tym, za czym pan jest, a głosujecie, i powtarzam to dzisiaj, głosowanie w sprawie liberalizacji, czyli głosujecie za tym. Unia ale to jest ma inne głosowanie, no i pan nie mieli powiedzieć, no przepraszam, od tyle lat pan żyje z polityki, no i pan się pouczy troszkę, no przykro mi to mówić, bo kurczę. Proszę pana, ja jestem prawnikiem, a pan jest kim z wykształcenia, proszę mi powiedzieć. Proszę ilu sprawdzić, jak pan mówi, proszę się przygotować, może pan sprawdzić Wikipedia właśnie sprawdzałem. Ma pan doświadczenie budowania Unii Pracy z Markiem Belką, który dzisiaj, zakładaliście razem Unię Pracy, który dzisiaj zagłosował za tym, aby ukraińskie zboże płynęło dobrze do Polski. Dobrze, mamy postulat. Ja jeszcze pana posła Jana Kantaka z Suwerennej... Przepraszam, panowie. Panowie, przepraszam. Pan poseł Jan Kantak z Suwerennej Polski. Jest postulat. Panie senatorze, chwila, ciszy. Panie senatorze, jest postulat rolników. Mówią wprost, 15 miliardów euro. Pani redaktor, oczywiście to jest... konsekwencja tego, że system jest rozregulowany i sytuacja jest zdestabilizowana, ponieważ Donald Tusk obawia się podjąć decyzji, która się nie spodoba w Niemczech czy w Unii Europejskiej. Dokładnie. Może dlatego, że Der Spiegel kiedyś napisał, że Donald Tusk jest łatwy w hodowli i po prostu boi się podjąć taką decyzję. I proszę zwrócić uwagę, to napisał Der Spiegel i nie słyszeliśmy żadnej reakcji ze strony polskiego rządu ani oprotestowania tego sformułowania. A to tak dygresja. Ale szanowni państwo, no, te miliardy oczywiście jako efekt, tylko że to sami rolnicy mówią, my nie chcemy dotacji, my nie chcemy pieniędzy za nic. No my chcemy uczciwie, to jest rekompensata, ale oni chcą uczciwie sprzedawać to, co wyprodukują.
chcą po prostu mieć uczciwy zarobek za ciężką pracę, którą wykonują. I oczywiście teraz jesteśmy na takim etapie, że trzeba tą rekompensatę wypłacić, tak jak wypłacił rząd Zjednoczonej Prawicy. Te miliardy, o których mówi pan europoseł Dominik Tarczyński. I skoro Donald Tusk dalej się boi wprowadzić embargo, wbrew temu, co mówi pan poseł Ćwik, nie ma embarga na zboże ze strony Polski. Minister rozwoju też jest z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jest z Lubelszczyzny, panie nie potrafi wstawić się w obronie polskich rolników, między innymi mieszkających na terenie województwa lubelskiego. Więc jeśli nie mają odwagi się postawić Niemcom w tej kwestii, czy Unii Europejskiej, żeby wstawić embargo, to niech załatwią pieniądze. Rekompensaty na ten rok. Ale w przyszłości, szanowni państwo, pieniądze, dosypywanie pieniędzy rolnikom nie będzie rozwiązaniem. Trzeba po prostu tę sytuację uporządkować i przede wszystkim powiedzieć weto Zielonemu Ładowi, bo możemy dosypywać cały czas miliardy złotych, tak jak dosypujemy do energii odnawialnej, cały czas. To świetna wypowiedź profesora Modzelewskiego ostatnio. Jak, skoro budżet państwa prawie w połowie składa się z podatków od paliw, czyli VAT, akcyza, jak to może później się składać w jedną całość, skoro mamy przejść na energetykę, która musi być dopłacana? Czyli nie tylko nie będziemy otrzymywali zwrotu pieniędzy z tej energii, ale również będziemy musieli ją dotować. Więc żyjemy w jednej wielkiej abstrakcji i absurdzie. I musimy powiedzieć stop temu absurdowi i uporządkować sytuację. Dobrze, to, żeby od tego trzeba zacząć. Temat, żeby pan poseł Sławomir Ćwik też z Polski 2050 mógł się już odnieść do tego, bo za chwilę jeszcze temat inny też myślę, że być może za chwilę będzie dużą polityczną burzą w polskiej polityce, ale panie pośle, ile państwo sobie dają? Pytam jako koalicja. Na wypracowanie jednak pewnej oferty. No bo ja rozumiem, że te dwa spotkania z panem premierem Donaldem Tuskiem były, z rolnikami, ale no, kiedyś trzeba wyjść i coś położyć na stół konkretnego, tak? Pani redaktor, tak jak przysłuchuję się dzisiejszej dyskusji, to jak to się mówi na polskiej wsi, diabeł ubrał się w ornat i na mszę ogonem dzwoni. Posłowie i Kantak, i pan europoseł Tarczyński tak się zachowują. Zielony Ład był wprowadzony przez rządy Prawa i Sprawiedliwości. Po rządach Prawa i Sprawiedliwości pozostała tragiczna sytuacja w polskim rolnictwie. My jesteśmy od 3 miesięcy w rządzie i staramy się, szukamy rozwiązań. Szukamy rozwiązań i na poziomie krajowym. Ja panu nie przerywałem, panie europośle. Szukamy i na poziomie krajowym, i w Brukseli. Te rozwiązania, ich nie da się wypracować w tydzień. Dlatego, że to jest tak złożony problem. Nie, ale ja dlatego nie pytałam, czy ja nie mówiłam, że w tydzień, tutaj, tylko pytam, ile państwo sobie dają czasu. My będziemy cały czas nad tym pracować, dlatego, że ta sytuacja jest, cały czas się zmienia. Przepraszam, panie pośle, pan poseł Sławomir Ćwik. Przede wszystkim oczywiście w Ministerstwie Rolnictwa, one będą trwały cały czas. Tak samo w każdym rządzie. Ale gdzieś musi być koniec. Nie. Właśnie nie. Chodzi o to, żeby cały czas pracować, nic nie wypracować. Jest to po prostu proces, który cały czas się zmienia. Jesteśmy w procesie. Nikt nie przewidywał. Wyobraźmy sobie sytuację, że w tym roku na przykład mamy ogromne susze i produkcja zboża spada diametralnie. Wtedy okazuje się, że ceny zbóż na świecie będą olbrzymie, ale naszym problemem nie będzie wtedy cena zboża, ale brak tego zboża. I wtedy rolnicy będą mówili, że nie chcą dopłaty do ceny zboża, tylko chcą dopłaty suszowej, ponieważ mają ogromny problem z suszą. Nie, ja rozumiem, rolnictwo, ale jest właśnie tą zmienną, my która nie wiemy, powoduje, co się że cały wydarzy, czas pracujemy. Bo, nie wiem, odpukać w powódź może być, cokolwiek może się złego wydarzyć. Ale wie pan, no to takie zdarzenia losowe oczywiście jednak odstawiamy na bok, bo to nie jest, państwo nie przewidzą, czy będzie kataklizm. Z rolnikami też na chwilę obecną znaczy, ja trzymam kciuki, żeby się ewentualnie komuś udało przewidzieć, jakby jakiś kataklizm, nie daj Boże, miał nastąpić. Oby nie nastąpił. Ale zdarzenia nie przewidywamy. Tak, no właśnie. Prawda? Więc dziś są protesty. Przewidywać możemy tyle, że klimat się zmienia i generalnie komitet będzie problem protestacyjny coraz właśnie się uformował. Kiedy państwo, dlatego pytam, jaki państwo sobie dają czas? Ja dlatego nie powiedziałam w tydzień. Jaki państwo sobie dają czas jako koalicja rządząca do tego, żeby do tego komitetu na przykład, bo rozumiem, że to jest wtedy też bardziej czytelny partner, prawda? Jeżeli główne organizacje są zrzeszone i jakby można tylko rozmawiać z jednym szyldem, no, to kiedy państwo, jak państwo sobie dają czas? Są tereny, na przykład są grupy producentów zboża, którzy są zainteresowani totalnym embargiem na przykład na import zboża z Ukrainy. Pan nas nie musi przekonywać, że to nie jest proste. Ale mleczarze nie będą już zainteresowani wojną na embarga z Ukrainą, ponieważ oni z kolei
eksportują bardzo dużo produkcji na Ukrainę zarabiają. Ale panie pośle, my musimy też z Ukrainą dogadać się, jeśli chodzi o kontyngenty. A kiedy państwo będą dogadywać to? Ja mogę powiedzieć pani redaktor za tydzień czy za dwa, ale przecież pani redaktor będzie wiedziała, że nie jestem władny określić tej daty. Nie, ale ja myślałam, że państwo rozmawiają też. Nie, ale my wiemy, że pan nie jest premierem. No właśnie. Chociaż oczywiście życzymy panu rozwoju kariery politycznej. Nie wiem, czy natomiast to jest też tak, że państwo, no przecież to jest oczywiste, no, że państwo tworzą jakąś całość, tak? Znaczy rozumiem, że to nie jest tylko tak, że Donald Tusk mówi, ma tak być, a reszta z gabinetu. Zwróćcie uwagę, co zostało już ustalone. Zostało ustalone, że gospodarstwa do 10 hektarów, których jest 3/4 w Polsce, zostają zwolnione ze wszelkich kontroli, z ekoschematów, z ugorowania, z kontroli używania pestycydów i nawozów. No ja wiem, zostały na chwilę obecną zwolnione. Ja rozumiem, ale dzisiaj to mówił pan Wojciechowski, on to tutaj ogłosił, nawet ustawę, wie pan, w Republice. Która umożliwia rolnikom powrót na rynek kredytu, dlatego że prawo uchwalone rok temu przez rząd Prawa i Sprawiedliwości wyłączyło rolników de facto z kredytów inwestycyjnych w bankach spółdzielczych, ponieważ zakwalifikowały ich jako konsumentów. Dobrze. I banki spółdzielcze nie mogło ich kredytować od 7 stycznia. Co z ich postulatami? Bo oni, wie pan, tam, przepraszam, na tych drogach stoją, dobrze, nie dlatego, że nie mają nic lepszego do roboty. O które pani redaktor wspomniała, 15 miliardów. Dlaczego akurat 15? Nie wiemy. Ktoś musi te 15 miliardów zapłacić, a więc musimy zabrać komuś innemu. To jest oczywiście kwestia, do kogo mają trafić te pieniądze, te 15 miliardów. W jaki sposób? Czy to ma być jednorazowa pomoc? Czy stworzenie systemu na przykład? Ja na przykład jestem za tym, żeby ponownie ruszyły w Polsce gorzelnie, aby u nas wytwarzać bioetanol ze złej jakości zboża czy z ziemniaków i żeby on był dodawany do paliw, a nie żeby był importowany z Brazylii, dlatego że to jest aberracja. A do tego zostało doprowadzone. Ale to znaczy, że tych protestów na tym to szybko traci. Nie nawozy polskie w Puławach, zakładach puławskich w Lubelskim stoją na krawędzi bankructwa, ponieważ zostały do niego doprowadzone poprzez politykę Orlenu i wysokie ceny gazu. I w tej chyba pan teraz żartuje. Ja muszę zaprotestować, prawda, pani redaktor. Jak Orlen miał wpływ na ceny gazu, skoro ceny gazu były problematyczne w związku z wybuchem wojny i cała Europa się mierzyła z cenami gazu. No naprawdę, niech pan sobie żartów nie robi. Ja mam jednak wrażenie, że rolnicy, że tak powiem, czas do przodu biegnie i to nie jest jakieś odkrywcze stwierdzenie, ale po prostu oczekują pewnych konkretów. Ja domyślam się, że to nie będzie spełnienie marzeń, ale no niestety one są jakby obok tego, co postulują rolnicy i to jest też problem, tak? Ale szanowni państwo, to w takim razie każdy z panów po jednym zdaniu będzie mógł się odnieść, powiedzmy, w następnej turze tematycznej, ale mamy pan premier Donald Tusk. Nie wiem, czy dlatego, żeby przykryć czymś strajki rolników, protesty rolników, blokady dzisiejsze, czy też dlatego, że rzeczywiście ma jakiś taki pomysł polityczny. Zaanonsował wczoraj wniosek o postawienie pana prezesa, profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego przed Trybunałem Stanu. Nie wiemy. Wniosku jeszcze, zdaje się, nikt nie widział, przynajmniej on nie jest dostępny publicznie. Podobno wiele stron liczy, ale dzisiaj pytanie między innymi przez nas, politycy Platformy Obywatelskiej, o to, jakie tam są konkretne zarzuty, nie chcieli się na ten temat wypowiadać. To może pan poseł Dominik Tarczyński no to skomentuje, bo to był rzeczywiście temat, który pan premier jeszcze jako lider opozycji w kampanii wyborczej bardzo mocno eksploatował. Tam wszyscy pamiętają, mieli wejść silni ludzie, wyprowadzić, wyciągnąć, prezes Glapiński nielegalny i tak dalej. Miała być teraz chyba inflacja około 20%. W ogóle tam różne były te projekcje takie. Ale nie wierzę. Nie wiem, czy państwo to słyszeli. Ale tak, nie, to myślę, że państwo słyszeli. No, ale to już pan poseł, europoseł może skomentować. Dobra. Panie pośle, jak pan patrzy na to? Czy z czym mamy do czynienia? Czy to jest rzeczywiście konkretny plan? Chodzi o to, żeby przejąć w sposób no pewno co najmniej wątpliwy prawnie Narodowy Bank Polski? Czy też to jest sposób, żeby PR-owo przykryć jeden problem jakąś kolejną zapowiedzią rozruby w Polsce? Myślę, że jedno i drugie, to znaczy Tusk musi wywiązać się z zobowiązań, które ma wobec swoich politycznych mocodawców,
wobec tych, którzy go promowali, którzy go wspierali, tych, którzy mają co do których ma zobowiązania. Mam tutaj na myśli Francję i Niemcy. Jeżeli chodzi o te działania, które próbuje przeprowadzić, jeżeli chodzi o prezesa Glapińskiego, to chodzi o dwie kwestie. Pozbycie się prezesa Narodowego Banku Polskiego, który jest przeciwko wejściu Polski do strefy euro, a zobowiązaniem Tuska wobec Berlina, Brukseli i Paryża jest wprowadzenie Polski do strefy euro. Dlaczego? Dlatego, że wtedy Europejski Bank Centralny będzie decydował o tym, jak wygląda nasza rzeczywistość. On będzie kreował politykę monetarną. A drugi bardzo ważny element, jak Państwo wiecie, to dzięki prezesowi Glapińskiemu NBP powiększyło wielokrotnie zasoby złota i to złoto zgodnie z ustaleniem i funkcjonowaniem prawnym w Unii Europejskiej w strefie euro ma trafić do Europejskiego Banku Centralnego, który przypadkiem ma siedzibę, swój skarbiec w Niemczech. A więc dwa zagrożenia, które wynikają i dwa zobowiązania. Po pierwsze PR, przykrycie tych problemów, które ma. Po drugie wypełnienie zobowiązania wobec Niemiec, to wprowadzenie euro jest jednym z elementów. Ale to przepraszam, panie pośle, ja dopytam, pana zdaniem to jest, przepraszam, tak pilna sprawa, żeby jeszcze przed tymi, no w końcówce powiedzmy, rzutem na taśmę, przed tymi 100 dniami pierwszymi funkcjonowania rządu już tak z taką inicjatywą wychodzi? To jest rzeczywiście, to jest ten największy problem dziś w Polsce, pan profesor Glapiński, prezes NBP przed Trybunałem Stanu? Tak, to jest pilna rzecz z perspektywy Berlina i Brukseli. To jest pilna rzecz dla Tuska, bo to jest jego zobowiązanie z kilku względów. Po pierwsze, Bruksela ma świadomość, że ten rząd nie utrzyma się do końca kadencji. Absolutnie wiedzą o tym, że istnieje bardzo wysokie ryzyko, że ten rząd nie utrzyma się do końca kadencji. To kiedy ma być to euro w Polsce wprowadzane? To w przyszłym roku? No przecież to żarli. No. Ale to za chwileczkę. To jest jeden element. Drugim elementem jest to, że Tusk ma obiecane, że jeżeli wypełni wszystkie obietnice, które oczekiwania, które są wobec niego, to wróci na szefa Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen ma bardzo poważne problemy, liberałowie już jej nie popierają, jest potężna awantura, więc Tusk liczy na to, że jeżeli szybko wykona zadania, zamelduje w Brukseli, że zrobił to, czego od niego oczekiwano, to będzie miał szansę na to lub inne stanowisko. On nie zostanie w Polsce, bo jak mówił, słyszeliśmy to dzięki nagraniu z TVN-u, że po prostu przeżywa bardzo mocno ten powrót i przebywanie na sali sejmowej, nie będę go cytował. W każdym bądź razie jest to pilne dla niego, dlatego że ta władza nad polską walutą daje ogromne możliwości. Mhm. Biorąc pod uwagę dane, powtarzam, dane, a nie opinie, nie mówię tego, co ja bym chciał, co bym chciał, jak sobie wyobrażam, mówię o danych Eurostatu. Mieliśmy jedną z najniższych inflacji, jeżeli chodzi o ten okres post-covidowy, najwyższy wzrost, jeżeli chodzi o PKB i jeden z najniższych długów, 44 w porównaniu z 96 niemieckim. A więc trzy podstawowe faktory zestawione razem, czyli spadek inflacji, wzrost PKB post-covid oraz jeden z najniższych długów sprawia, że jesteśmy bardzo dużym konkurentem dla gospodarki niemieckiej, która jest na granicy recesji. Niemcy muszą zrobić wszystko. To, panie pośle, to dopytam, ale to tylko jednym zdaniem. W pana opinii, nie wiem, być może pan ma jakieś informacje, być może tam w Parlamencie Europejskim o tym się rozmawia. Kiedy w takim razie, no jeżeli pan mówi, że to jest takie zapotrzebowanie, żeby Polska przyjęła euro, to kiedy wedle tego zapotrzebowania my powinniśmy przyjąć euro? Myślę, że jeżeli zostaniemy wprowadzeni w ten korytarz, to znaczy jeżeli będzie usunięty prezes Glapiński, zainstalowana marionetka Tuska i ta osoba bezrefleksyjnie zgodzi się na wprowadzenie Polski w ten korytarz przygotowujący do strefy euro, to później wymagany jest tylko jeden podpis. De facto można to zrobić w ciągu półtora, dwóch lat max, a nawet szybciej. I pan senator Waldemar Witkowski z Lewicy, z Unii Pracy. Panie senatorze, jak pan patrzy na tę zapowiedź wniosku, tak jak mówię, no chyba, że panowie znają, jeżeli to już funkcjonuje w ramach koalicji rządzącej, ale publicznie ten wniosek nie został pokazany. Jak pan patrzy na zapowiedź postawienia pana prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu? A więc generalnie po pierwsze chcę sprostować ten fake news, który chwilę temu usłyszałem na temat wprowadzenia w najbliższym czasie, czy dając się przewidzieć perspektywie złotówki zastąpienia euro. W kierowniczych gremiach koalicji 15 października, jestem szefem
Unii Pracy, więc nieraz mam może wam trochę więcej wiem niż inne osoby, nie było dyskusji. Dyskusji nie było. Nawet był problem nieporuszany, kwestia euro. No więc. Ale wy nie macie nic do powiedzenia, to Bruksela testuje i Berlin. Tam szacunki, panie senatorze Witkowski. Teraz ale... co do pana prezesa Glapińskiego. Ja powiem tak, znaczy Rada Polityki Pieniężnej kształtuje politykę pieniężną, która wpływa na wysokość inflacji i przypomnijmy sobie, że 20% prawie nie było w zeszłym roku inflacji, ale półtora roku temu i na wiosnę zeszłego roku ta inflacja sięgała prawie 20% i ona wynikała z kilku względów. Po pierwsze z chaotycznego rozdawania. Panie senatorze, no pan rozumiem, wyraża swoją ocenę działań Rady Polityki Pieniężnej. Zwrócę panu tylko uwagę, że nie członkowie Rady Polityki Pieniężnej mają trafić zdaniem pana premiera Tuska przed Trybunał Stanu, a jedynie prezes Narodowego Banku Polskiego. Więc z tego co wiemy, wniosek dotyczy tylko jego. Z panem premierem Tuskiem, więc nie wiem, co jest w tym wniosku. Ale pan premier Tusk mówił, więc to nie musiał pan z nim rozmawiać. Bo on to powiedział wczoraj publicznie. Ale przecież pan senator jest taki ważny, że powinien wiedzieć, dobrze, jaka jest ale panie wniosku. Senatorze, oceniać można sobie różnie. Pan by powiedział, że jakby pan był prezesem NBP, to by pan zrobił to czy tamto. Ale wie pan, to, że ktoś robił coś innego i inaczej oceniał, choć trzeba oddać panu prezesowi Glapińskiemu, że akurat jego prognozy no, rzeczywiście się sprawdzały. Więc można powiedzieć, że to, co prognozował, to tak jest. Ale to jest ocena. Ale jakich przestępstw się dopuścił? Pan prezes Glapiński odpowiada za druk pieniądza. Proszę sobie wziąć z banku nominały 500 zł bądź 200, czy kolejne. One są tak pospiesznie i niechlujnie drukowane, że one są niezgodne z wzorcem. Ale co? Czyli pan... Ale zaraz, moment. Czyli za co ma pan Glapiński być postawiony? Że niezgodnie z wzorcem drukuje pieniądze? Nad banknotami, które są wypuszczane na polski rynek. Ale co jest z tymi banknotami nie tak, panie senatorze? Zgodne z wzorcem. To jest ale z jakim wzorcem? Co tam jest niezgodnego z wzorcem? Osobistą. Odpowiedział mi w piśmie, zanim byłem senatorem. Nie, ale pan nam powie, co tu jest z tym wzorcem nie tak. No ponieważ na stronach NBP jest wzorzec banknotu. Jeżeli nadruki na tym banknocie niechlujnie drukowane są takie, że nakłada się kolor zielony czy inny inaczej niż na wzorcu, to jakby była na przykład dociekliwa kasjerka w sklepie, to powiedziała... Panie senatorze, ale tutaj halo, tu ziemia. Panie senatorze, wracamy. To są właśnie działania pana prezesa NBP. Pan wraca z powrotem. Znaczy pan uważa, przepraszam, że coś tam z kolorami pan dostrzegł na jakimś banknocie i pana Glapińskiego pod trybunał? Do ciupy? Brzydki podpis ma. Nakijasz pan trybunał w ten sposób, że... No ale może być, przyznam pan. Nieproporcjonalnie do pani twarzy i tak dalej. W związku z tym, no to jest ale z jakiej twarzy? Czyjej twarzy? No zła była, no i to były. No proszę sobie spojrzeć na bank, to na przykład tam 500 złotowy, jak jest na dobrze, przykład ja utrzymuję powagę, czyli za to nie, przed Trybunał to Stanu. Zarzut. To jest główny zarzut? Główny druk szybko. Banknotu, ponieważ bardzo szybko drukowano banknoty w pewnym okresie, w ciągu ostatnich kilku lat, dług publiczny gwałtownie narasta. No dobrze, to mamy jasność. Pan nie zazdroszczę, ale pan poseł Sławomir Ćwik z Polski 2050 musi się do tego odnieść, a mamy mało czasu. Źle pan Glapiński wydrukował jakieś banknoty, panie pośle. Przepraszam, panie senatorze, teraz bo kończymy, a pan poseł Sławomir Ćwik muszę się trochę popastwić nad panem posłem, więc poproszę, żeby to skomentował. Pani redaktor, przyznam się, że dawno nie miałem w rękach banknotu 500 złotowego i nie porównywałem go z wzorcem. No dobrze, pan kombinuje. No jakoś trzeba uciec. W końcu oni są przeciwko gotówce. Polska 2050 chce ruchu bezgotówkowego. To się zgadza. Nie insynuować. Nie, ale tak jest. No, Szymon Hołownia mówi, że przeciwko gotówce. Panie pośle, ale to jest główny zarzut? Że kasjerka jak spojrzała... Nie sądzę. Nie, nie.
Nie idźmy tą drogą. Dobrze. Natomiast nie znam wniosku o postawienie prezesa Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. A pan się podpisał pod tym wnioskiem? Nie widziałem go nawet, a więc tym bardziej nie mogłem się podpisać. A nie, bo podobno właśnie państwo się podpisywali, ja nie wiem, kto się podpisał, no ale tych podpisów trochę musi być. Podobno nie wystarczy nie przecież, to wystarczy 115 podpisów, a więc zakładam, że jeżeli wniosek będzie nawet składany, no to będzie podpisywany tylko przez posłów Koalicji Obywatelskiej. Jeżeli to był jeden z tych planowanych konkretów Koalicji Obywatelskiej w wyborach, bo ja nie znam ich, to nie był mój program wyborczy, to być może te naciski nawet ale na Koalicję Obywatelską i premiera Tuska na realizację tych konkretów, być może to wymusza przyspieszenie na przykład złożenia tego wniosku. Natomiast będąc już poważnym też co do zarzutów. Głównym zarzutem, który przecież jest stawiany prezesowi Glapińskiemu, to jest to, że Bank Centralny, Narodowy Bank Polski, finansował deficyt finansów publicznych, co jest zabronione. I to jest głównym zarzutem, aczkolwiek weźmy jeszcze pod uwagę kwestię, że jeszcze w październiku 23, czy we wrześniu, prezes Glapiński sygnalizował, że zysk NBP za 23 rok będzie sięgał 6 miliardów złotych, co było ujmowane także w budżecie państwa, a na koniec roku okazało się, że NBP poniósł stratę w wysokości 21 miliardów złotych, a więc 27 miliardów różnicy pomiędzy tym, co było sygnalizowane we wrześniu, a tym, co się okazało na koniec roku, to jest kwotą olbrzymią. I kwestia, która także jest podnoszona, to jest kwestia tego, że Rada Polityki Pieniężnej, której członkiem przecież także jest prezes Glapiński, nie obniża stopy procentowe, co ma wpływ na wysokość kredytów płaconych przez Polaków. I oczywiście też musimy mieć na względzie ale też to, że przecież jednak jeden ciało kolegialne, 10 osób, więc trudno pana ale prezesa. Proszę też jeszcze zwrócić pod uwagę, że jeden z członków zarządu Narodowego Banku Polskiego, wiceprezes Paweł Mucha, przecież on też zwraca uwagę na szereg nieprawidłowości, które mają miejsce w Narodowym Banku Polskim. No ja właśnie nie wiem, czy on bardziej o swoich nieprawidłowościach nie mówi, ale to jest to nie już jest inna bynajmniej desygnowana sprawa. Osoba tak, przez oczywiście. Nas, przecież jest to osoba pan poseł Jan Kantak. Tak. Szanowni Państwo, to jest tak grubymi nićmi szyte, że słyszycie od strony senatora, że to zły druk, po prostu brzydki wydruk, może brzydki podpis pana prezesa. Chodzi o to, żeby Donald Tusk spełnił te kamienie milowe, o których mówił pan Dominik Tarczyński. Nie kamienie milowe Polska ma spełnić, tylko Donald Tusk ma spełnić kamienie milowe względem eurokratów, bo oni chcą w Polsce po pierwsze zaprowadzić euro jako walutę, a po drugie mają skłonności do tego, żeby ograniczać naszą wolność na każdym etapie i będą chcieli wprowadzić bezgotówkowość, czyli będą chcieli wprowadzić pieniądz elektroniczny, co zresztą zapowiedzieli członkowie, pan Szymon Hołownia, przedstawiciel, szef Polski 20050, był na antenie jednych z mediów, powiedział, że w przyszłości chciałby bezgotówkowości. Bezgotówkowość to jest, szanowni państwo, ograniczenie waszej wolności. Pamiętacie strajki w Kanadzie? Wtedy rząd wyłączył ludziom konta bankowe, którzy strajkowali. Dzisiaj, gdyby mieli taką możliwość, prawdopodobnie, gdyby mieli takie narzędzia, mogliby zaszantażować rolników, którzy protestują o swoje prawa, że wyłączą im konta bankowe. Dlatego brońmy gotówki, brońmy złotówki i brońmy profesora Glapińskiego, który jest niezależnym prezesem państwo, Narodowego Banku Polskiego. Do druku pieniędzy, to jedno zdanie, pan poseł, pan poseł Dominik Tarczyński. Szanowni państwo, można by się było śmiać z tej dyskusji, ale to, co powiedział pan senator, to jest kompromitacja całego tego środowiska. Można by się było z tego śmiać. Będzie pan gwiazdą memów. Filmiki z pana wypowiedzią będą na całym internecie, gwarantuję panu. Ośmieszył się pan, ale ośmieszył pan obóz, który chce dyskutować z profesorem Glapińskim. Pana merytoryczne argumenty o farbie na 500-złotowym banknocie staną się już hitem internetu. Dlatego też to jest przerażające, że tacy ludzie jak pan i pana środowisko dobrze chcą oceniać pracę i wyniki, genialne I, wyniki profesora Glapińskiego. I tu stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję. I jeszcze zwracam uwagę, że czekamy oczywiście na upublicznienie tego wniosku. Pan senator, właśnie przed chwilą państwo pana senatora słyszeli, pan senator Waldemar Witkowski z Unii Pracy, z Lewicy. Bardzo serdecznie dziękuję. Też w połączeniu pan europoseł Dominik Tarczyński z Prawa i Sprawiedliwości, frakcja EKR. Bardzo serdecznie dziękuję. A w studio Telewizji Republika pan poseł
poseł Sławomir Ćwik, Polska 2053 Trzecia Droga. Dzięki wielkie. I pan poseł Jan Kantak z Suwerennej Polski. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Szanowni, bycia w kąciku satyrycznym. Szanowni państwo, no, może i kącik satyryczny, ale jednak bardzo poważne, sprawy. Nie kończymy dyskusję, bo byśmy mogli tu siedzieć do północy, a przed nami jeszcze i Maciej Koszuszek, do Jacka Soboli państwo mogą dzwonić. Później Adrian Borecki podsumuje cały dzień. Proszę z nami pozostać. Do zobaczenia.